Cześć Wam, witam na moim kanale Przemo Gym. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam mój nowy nabytek. Maszynę, którą wykonałem oczywiście sam, ponieważ po co przepłacać, prawda? Tak, nie będę już przedłużał. Proszę bardzo, stoi dawno. To jest mój wyciąg, który przerobiłem z wyciągu, który kupiłem wcześniej na internecie. Z tamtego oryginalnego wyciągu zostawiłem tylko ten profil i uchwyt na obciążenie. No i wiadomo. Reszta, wszystkie linki, a wiadomo, jeszcze te dwie rolki też są ze starego wyciągu i ten uchwyt do podnoszenia, ciągnięcia w dół. Rolki białe zakupiłem trochę w sklepie, trochę na Allegro, bo w sklepie oczywiście nie mieli tyle, co trzeba. Siedzisko z mojej starej ławki, którą wcześniej komentowałem, że nie do końca zaciekawi się na niej ćwiczy. To też jest z mojej ławki. To jest podparcie pod nogi. Ogólnie tutaj jest kawałek ławki. Tam blacha to już jest co innego. Linki, musiałem dokupić linek, linki akurat nie pasowały, więc wszystko zmieniłem. Te kółeczka, gumy, odboje, to są z kółek takich do fotela. Tak, co tu mogę Wam zademonstrować? Wiadomo, stary wyciąg wisiał na ścianie i miał tylko funkcję wyciągu górnego i wyciągu dolnego z wysokości kolan. Ten wyciąg ma troszeczkę więcej funkcji. Po pierwsze, mogę sobie tutaj siąść, zaprzeć nogami i nie pociągnie mnie do góry. Wiadomo, teraz akurat nie pociągnie mnie, bo jest 20 kg założone dla celów demonstracji. Ale tak, testowałem już 80 kg wczoraj i wszystko działa bez problemu. Tak, funkcje, które tu jeszcze można pokazać. Tutaj używam do tricepsu. Można sobie trenować triceps. Na razie mam tylko takie uchwyty. Jeszcze muszę dokupić uchwyt linowy. Już sobie dopatrzyłem sobie na Allegro. Jutro pewnie zamówię. Będę musiał sobie robić jeszcze inaczej bicepsy, tricepsy. To tu jeszcze mamy w tej wałeczce. No, wiadomo, większość z Was takie wyciągi posiada. Ale większość z Was ma kupione, prawda? Tylko nie liczcie sobie, robią sami. To tu możemy tak. Tu jeszcze mamy linkę u dołu. Trzeba przedłużyć odkrótem. Czepiamy sobie oto taki łańcuch. Mamy co? Ćwiczenie bicepsa. Widać, to jest przysmowana specjalna blacha. Ta blacha służy do treningu na plecy. Można sobie siąść. Zapieramy się nogami i ciągniemy. To trzeba poprawić akurat łańcuch. To jest za długi. Trenować w ten sposób plecki. Do pleców jeszcze można sobie dostawić ławeczkę.
i plecki w ten sposób. Ćwiczenie prawie takie same, ale jednak minimalnie się różni. Pod innym kątem ściągniemy. No, wiadomo. Ogólnie tak, jestem. Co tu jeszcze wam mogę opowiedzieć? Taki wyciąg mnie kosztował osobiście niewiele, szczerze mówiąc, bo kupiłem rolki 100 zł, linka, nie wiem, 20 zł, 30. Jakiś tam łańcuch za 5 zł. Resztę rzeczy praktycznie miałem, albo z czegoś już obciąłem, coś przekombinowałem. Wyciąg zajął mi około jednego dnia pracy. Praktycznie można powiedzieć, że robiłem go cały dzień. No koszt wiadomo. I u mnie był, nie wiem, 200 zł, 300. Jakby policzyć materiały, to prawdopodobnie wszystko kosztowałoby z 500 zł. Ale taki wyciąg nie kosztuje 500 zł w sklepie, tylko kosztuje do 1000 zł w górę, zależy jakiej firmy. Najtańszy jest chyba za 980 zł, z tego co widziałem. Nic, co tu więcej wam pokazywać. Każdy wyciąg mniej więcej jakoś zna. Ten zrobiłem sam dla siebie teraz. Zawsze wkurzałem ją po prostu na stare wyciągu. Miałem tu jedną linkę, a tu była druga i musiałem przepinać linki cały czas, żeby ćwiczyć. Tutaj mam tak zrobione, że nic nie muszę przepinać. Jedynie muszę przepiąć sobie na przykład to niżej albo tamten drążek. Tutaj to jest jedynie przepinanie, które autentycznie w tej chwili wykonuję. No według mnie jest maszyna mi się udała, jest całkiem spoko, ja jestem zadowolony. Jak na koszty i na czas, który z tym spędziłem, żeby ją produkować, żeby ją skonstruować. Już praktycznie wszystko mam, jeszcze tylko brakuje mi ławeczki z koszty, którą zamówiłem w sklepie internetowym, ale to nagram oddzielny filmik, bo już ławka od tygodnia nie można do niej przyjść. Będę musiał to skomentować na filmie. No i tyle. Zapraszam was do zostawienia lajka. Jak ktoś ma ochotę, to z subskrypcji. I tyle. Ćwiczymy dalej, tak? Pa.